ostatni raz, jak tutaj byłaś, też byłaś w brzuszku. I wtedy obiecałam, że jak będziesz miała 3 miesiące, to tutaj przyjedziesz ze mną. No i voilà, jesteśmy. Co prawda śpisz, ale żałuj, żałuj, dziewczyno. Skąd pomysł na to, żeby zimą spędzać tutaj czas? To jest moje miejsce na ziemi. Nieważne, czy jest słońce, czy pada deszcz. I chciałabym, żeby tą miłość do morza też przekazać mojej córeczce właśnie. Chciałam, żeby miała takie dobre warunki do tego, żeby sobie oddychać i żeby oglądać świat. Mario, wiesz przecież... Wiem. Walczyłeś o wolną Polskę. Od dziecka po prostu grałam. To było dla mnie po prostu normalne życie. I nie traktowałam tego jako pracy, tylko jako taką przyjemność. Po prostu dzieci po szkole szły na podwórko, miały jakieś zajęcia z angielskiego, nie wiem, basen, sporty, a ja szłam na plan filmowy. Czy na te początki aktorskie twoje miał wpływ ojciec? No tutaj cię zaskoczę, bo jakby pomijając oczywiście to, że w takim domu się wychowałam, gdzie ojciec był albo go nie było, bo był na planie filmowym, czy tam w teatrze, na próbie, to on w tym takim naszym życiu pozaszkolnym nie uczestniczył za bardzo. I jakby to nie jest tak, że ja mam do niego teraz o to pretensje czy żal i że tu jest jakaś skarga na niego, tylko po prostu to czasami tak jest, że bardziej mama się angażuje w takie życie pozaszkolne swoich dzieci, więc ona wysłała mnie na kółko teatralne, o czym za bardzo tata nie wiedział. Przepraszam cię za spóźnienie. Dobra. Nie będę budził. Wy jesteście tutaj reprezentacją Fryczów w Warszawie. Tak, w Warszawie jesteśmy tak. Obydwoje. No ja jestem już od dawna, Wojtek przyjechał tutaj jakiś czas temu. 2 lata temu. Myślę, że mamy dalej taki dobry kontakt. Właściwie wszyscy się cały czas kontaktujemy ze sobą. Często przyjeżdżamy, tradycja obiadów rodzinnych, spotkań. Także widujemy się bardzo często. Zazwyczaj w Krakowie, nie? Z rodziną to... No tak. Jak te wasze takie młodzieńcze lata wyglądały? Ola była zawsze bardzo opiekuńcza. Ola to była taka dobra dusza. Bardzo lubiła sprzątać. To pamiętam, że układała rzeczy na swoim miejscu. Bardzo pomagała mamie. Także była taka aktywna i to była taka dobra siostra. Olga, oni są pod tobą! Olga, dajesz! Teraz! Od pierwszej chwili wiedziałam, że mogłam jej ufać. Nasza relacja przetrwała. Ten program, spotykamy się teraz w życiu codziennym i to jest najważniejsze. No i często możemy porozmawiać również o Muay Thai, bo wiem, że Olga chciałaby wrócić do treningów. Póki co mała Helenka jej na to nie pozwala, ale wiem, że są takie plany i Olga za chwilę postawi kolejne kroki na macie. Na początku nie wiedziałem, kto to jest. Jakaś moja znajoma mi powiedziała, że przyjdzie jakaś jej koleżanka, aktorka na trening. Zaczęłam trenera i mówię, koniec. Od razu mi się spodobał. Strzała Moro. No coś takiego było, tak. No i zaczęłam, że facet może być autorytetem. Nie poprawiać tej grzywki, tylko do góry ręki. Włosy sobie muszę poprawić, Jezus. Że ma ogromny posłuch wśród ludzi. Że jest takim, nie znałam go w ogóle absolutnie, nie wiedziałam w ogóle nic o nim, ale bardzo mi się spodobał. No i chodziłam na treningi codziennie chodziłam, nikt nie chodził codziennie na treningi, tylko ja. Chyba on styknie, co? Dobry pies! O Jezus, ty to jesteś naprawdę... Ale po co takie robisz, no? Tu jest aktor, kolejny. No. Tu uśmiechnięty, a tu...